Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Jedno z najczęściej zadawanych pytań i pojawiających się pytań na forach jest to, czy kupować model, który już istnieje, czy czekać na wyższy model. Tak jest na przykład w przypadku Mini 2. Ten model już jest na naszym rynku ponad rok i wiele osób zastanawia się, czy czekać do wiosny na Mini 3, czy kupić może Mini 2 teraz, powiedzmy w tym okresie świąteczno-noworocznym, bo jest pełno promocji, są wyprzedaże i bardzo dobre oferty. Jakie są zalety i wady tych rozwiązań? Omówmy to dzisiaj. Let's go! Słuchajcie, jeżeli chodzi o stary egzemplarz, jest to egzemplarz może nie bardzo stary, ale egzemplarz, który już wiele osób zna, sprawdziło jego możliwości, wie jakie są jego wady, zalety, mamy dostęp do części zamiennych, serwis jest już otrzaskany z procedurami reklamacyjnymi, z naprawiami, także wiele rzeczy przebiega gładko. Mini akurat 2 jest bardzo dobrym modelem, jest niemal kompletnym, za cenę około 2,5, bo wiadomo, że mamy różne wersje i w różnym stanie drony na rynku, ale w tej cenie jest to naprawdę świetny dron, jeżeli chodzi o na przykład takie sprawy jak jego zasięg, czy to, że jest poręczny, poniżej 249 gramów, także ma szereg cech, które już nas zadowalają. Oczywiście to nie jest najlepszy model, bo ma też swoje wady, na przykład ma tylko sensor 1/2/3 cala, nie ma półcalowego sensora, tak jak zaprezentował to w swoich nadchodzących premierach OTL Robotics. Nie ma czujników, tak jak Hubsan Zino Mini na przykład, czy nie ma inteligentnych trybów lotu, tak jak Active Track, czy Spotlight, czy może Point of Interest, jak w przypadku na przykład R2. Niestety tego Mini 2 nie ma, ale za to jest dronem, na którego możemy już postawić, bo wiemy, że jeszcze przez rok, dwa on całkiem dobrze będzie się spisywał, a jednocześnie nie wydamy dużo kasy. Jeżeli chodzi o rzeczy, które są słabsze, to na pewno fakt, że po pewnym czasie, jak wejdzie nowy model, DJI nie będzie wspierać tego modelu. W takim sensie, że nie będzie już aktualizacji, może będzie ciężko, czy może być ciężko o akumulatory, tak jak w przypadku na przykład Mavica R jest obecnie, gdzie akumulator kosztuje około 600 zł. Więc wiadomo, że z tym jest różnie, ale jako zaletę można podać fakt, że będziemy mieli wsparcie SDK. Dla tych starszych modeli DJI otwiera open source i dzięki temu możemy liczyć na aplikacje trzecich producentów, takich jak na przykład Litchi, DroneLink czy DroneDeploy nawet. Więc te drony mogą zyskać zupełnie nowe możliwości i inne oblicze, jeżeli chodzi o wykorzystanie bardziej profesjonalne. Fantastyczna sprawa. No i też jeżeli chodzi o odsprzedaż, to jest dosyć ważna cecha, bo jeżeli chcesz takiego drona później odsprzedać, to wiadomo, że trzeba będzie zejść z ceną, więc w zależności od tego, w jakiej cenie kupujesz, czy jest to cena katalogowa za wersję combo prawie 3000 zł, czy może coś niżej, bo zdarzają się oferty już za combo, a nawet 2200, jak czy 2150, mówili o tym ludzie, to może być fajna sprawa i faktycznie wtedy nie tracisz zbyt dużo, chcąc odsprzedać taki model. I teraz, jeżeli będziemy czekali na nowy model, może się okazać, że się rozczarujemy. Zwróćcie uwagę, co stało się z Maviciem 3. Wiele osób czekało naprawdę długo na to, żeby ten nowy model był dostępny, Mavic 3. Okazało się, że jego cena jest bardzo mocno wywindowana, bo faktycznie z kwoty w tej chwili za Mavica 2 Pro, gdzie możemy zapłacić za zestaw combo używany 4,5, a tutaj płacimy około dziesiątki, a za zestaw combo nawet 13 tysięcy złotych, więc to jest naprawdę mega wartość pod kątem finansowym wysoka. I pytanie, czy ten dron faktycznie da nam tak dużo, żeby nadrobić tę różnicę cenową, więc to jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o sprawę związaną z cenami i z czekaniem na nowego drona. Bo jeżeli będziemy czekali na Mini 3, może się okazać, że on nie będzie kosztował 2,5 czy 3 za wersję combo, tylko on będzie kosztował na przykład 4000 w wersji podstawowej i 5000 w wersji combo, tak jak jest w tej chwili z RM2 czy nawet R2S, ale DJI zdaje sobie sprawę też z jednej rzeczy, a mianowicie te maluchy, które ważą poniżej 250 gramów, mają dużo mniejsze obostrzenia, jeżeli chodzi o zezwolenia, licencje, przepisy, czy nawet w Unii Europejskiej odległości związane z lataniem
czy w pobliżu ludzi, czy w pobliżu zabudowań, więc popyt na te drony na pewno będzie dużo większy i będzie rósł w czasie, szczególnie jak ta konkurencja wzrośnie w postaci na przykład Hubsana, lepszych wersji Xiaomi, czy Otel Robotics, a może Mini 3. Na pewno jeżeli chodzi o nowe modele, tak jak Mavic 3, czy czego możemy spodziewać się po Mini 3, to jest fakt, że DJI wspiera nowości. Wiadomo, że tam marże są najwyższe, że te ceny są też wysokie, więc DJI chce zarabiać jak najwięcej na swoich nowych modelach i wspiera te modele poprzez aktualizację oprogramowania albo poprzez wprowadzenie nowych cech, nowych możliwości, które mogą faktycznie te drony dużo lepiej postawić w takiej sytuacji wyjściowej jako narzędzie do pracy. Oczywiście może to mieć też przełożenie u Twoich klientów, bo jeżeli klient wymaga pewnej jakości, okaże się, że na przykład wymagana jest, nie wiem, nagrywanie 4K w 50 klatkach, albo wymagana jest większa rozdzielczość, to wtedy może się okazać, że faktycznie te modele wyższe mają rację bytu i wtedy klienci oczekują czegoś więcej. Wtedy nie stosujemy tych starszych, najbardziej budżetowych modeli, tylko coś lepszego. Ale pamiętaj też o tym, o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zawsze będzie na horyzoncie nowszy model. Zawsze będziemy czekali na jakiś nowszy model. Tak jak w przypadku na przykład Sony A7 Mark III, wiele osób już wie, że to jest kompletny aparat, a wiele osób czeka na coś więcej, na przykład SK albo A7 Mark IV, więc to jest tak, że ciągle firmy dążą do tego, żeby ludzie mieli efekt FOMO, czy żeby chcieli faktycznie tego nowego produktu i pożądali go. To jest jedna rzecz. Po drugie, wiadomo, że idzie za tym zakupowy hype, czyli wielu influencerów pokazuje te nowe modele, bo taka jest ich rola. Albo dostają za to pieniądze, albo dostają w ramach wynagrodzenia właśnie sam model drona, więc to jest też takie działanie na naszą podświadomość i wywoływanie efektu FOMO, czyli fear of missing out, czyli to jest lęk przed pominięciem, byciem pominiętym w całej tej grze, w całej tej zabawie. No i to, co jest naprawdę ważne, to są Twoje umiejętności, doświadczenie i to, żebyś wziął jakikolwiek sprzęt do ręki i była w stanie wykorzystać go na maksa, czyli dać z niego, wycisnąć z niego co tylko może. To jest największa umiejętność, bo sprzęt może być naprawdę super, ale jeżeli człowiek nie ma kiedy się nim zająć, nie ma do tego serca, bo jest 100 innych obowiązków, to i tak ten sprzęt nie przeskoczy pewnych naszych barier, które związane są właśnie z nami i tych ograniczeń, które my mamy. Dlatego ja zawsze mówię o tym, żeby się rozwijać, żeby kształtować w sobie te umiejętności i żeby rozszerzać własne horyzonty, a sprzęt jest tylko uzupełnieniem, tak jak młotek w rękach zdolnego kowala, tak? To jest tylko narzędzie, które ma nam pomóc wydobyć te nasze możliwości, te nasze umiejętności od nas. Dlatego z tej strony chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do korzystania zarówno z darmowych, jak i warsztatów premium, które mam na platformie Drone Bootcamp. Jeżeli chodzi o zakup drona, wiadomo, że każda transakcja jak kij ma dwa końce. Sam jesteś w stanie ocenić, czy Ci się to opłaca, czy nie. Wiele osób może być rozczarowanych i w wielu krajach takich rozwiniętych, na przykład w Stanach, istnieje możliwość zwrócenia drona po 2 tygodniach, jeżeli nie jesteś zadowolony, nie spełnia on Twoich oczekiwań. I robiąc zakupy na przykład na DJI.com, też mamy prawo do 2-tygodniowego okresu zwrotu, gdy produkt jest nienaruszony, wygląda praktycznie jak nowy, nie ma śladów użytkowania, można go zwrócić i weź to również pod uwagę. To chyba tyle, słuchajcie, jeżeli macie jakieś przemyślenia własne, to bardzo proszę Was o przemyślenia i wpisanie ich w polu komentarza pod filmem na dole. Dzięki za uwagę, dajcie like oczywiście i suba, jeżeli oglądasz, jesteś tutaj po raz pierwszy, bo takich audycji jest oczywiście więcej i parę razy w tygodniu staram się publikować nowe epizody na YouTubie. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Dziękuję Ci bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę wesprzeć mnie w tym, co robię, a robię to faktycznie zawodowo, daj oczywiście subskrypcję, zostaw komentarz i kciuk do góry.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałbyś wesprzeć mnie w tworzeniu tego kanału, możesz to zrobić poprzez skorzystanie z moich warsztatów online. Możesz też dołączyć do grona patronów zarówno tutaj na kanale YouTube'owym, jak i na portalu patronite.pl, a przede wszystkim liczę na Twoje ciepłe słowa i komentarze i postrzeganie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, widzimy się już wkrótce.